Cześć, siemanko ludziska, witam was w nowym odcinku z gry Metro 2033. Po raz kolejny postapokaliptyczny świat. Wita nas jakże niezmiernie. A sobie jeszcze przyciszę, bo jak coś się dzieje, wiecie, zabiera nas ten potwór, coś, to jest tak głośno, że masakra. Gdzie on idzie? Pierwszy poszedł. Co on? Stój! Kto taki? A ну-ка, poświęcicie mnie tu. Opaczki! Kto k nam пожаловал? Да это же наш челнок Бурбо. Да ты базарить научился, молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину, так и хозяину. Куда ж тебе? Я ничего не могу сделать. Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли, закончим позже. Двигай, двигай. Гляю, а там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. В поры сховались. Pytanie, kałaszek, czy jednak ta moja broń z tą lunetą. Ta luneta w sumie jest fajna, tak? Tylko z drugiej strony, po co nam luneta, która raczej wszystko będzie się działo na blisko. Ale spójrzmy, co w ogóle za zadanie mamy. Spróbuj pomóc Bourbonowi. Aha. Sam nie wiem, czy dobrze, że zrobiłem taki hałas, czy tak nie bardzo raczej. Dobra, mamy. Czekajcie, czym potrzebujemy maskę? No właśnie, nie potrzebujemy teraz maski, po co? O kurna. Strzelają, strzelają. No nie wierzę, ty. Gościu, kurna, dwa strzały z shotguna i dalej żyje.
Ty kurna. Pierdziele, no. Czekajcie sekundę. Dobra, zasuniem sobie okno. Czy on swojego zabił, czy to ja go trafiłem? Nie, nie chcę zmieniać. Ale dostał chyba heada, co? Dobra. Kurna, mocny ten rewolwer, powiem wam szczerze. Staniemy przy kałaszku, ale amunicję pozbieraliśmy, więc spoczko. Trzeba dobrze teraz to rozegrać. Coś tu możemy sobie zabrać stąd. Mamy apteczkę, więc spoko. No chodźcie tu. Tu gdzieś jest. Kolejni śpią. To jest zamknięte. Przeładujemy sobie. Chyba musimy się wrócić kawałek. Żeby wyjść tam jakby na środek. Dobra. Tu trzeba koniecznie wszystko eksplorować. What? Jakaś pułapka pierdzielona znowu. Ja zapominam o tych pułapkach, ale w sumie też wiecie, nie do końca wiem, jak ten system pułapek jeszcze działa, gdzie ja mogę się ich spodziewać. Coś tu będzie, nie ma tu nic kompletnie. Pewnie drzwi mogę otworzyć właśnie. To jestem tu, gdzie byłem. Dobra.
mi akurat teraz nie przeszkadza, że ich powiadomię, bo i tak tu już większość nie żyje. Trzeba pozbierać całą amunicję i wszystko. Ogólnie bardzo mi się podoba ta gra, ze względu, że ta gra ma swój naprawdę kozacki klimat. Do tego... oprócz klimatu... mamy tu postawione bardzo na explore, tak? Musimy naprawdę postarać się szukać... amunicji, przedmiotów, to co będziemy mogli później sprzedać. Wszystko, wiecie, jest... od czegoś uzależnione. Cały czas musimy gdzieś szukać. Nie jest to gra postawiona tylko na jakieś tam strzelanie. Nic więcej, tylko... jak widzicie, więcej czasu tak naprawdę tutaj poświęcamy na chodzenie, zbieranie amunicji, zbieranie różnych tam przedmiotów niż sama walka. Nie wiem, ludzie, ile tych odcinków wyjdzie nam z tej gry, ponieważ ta gra wydaje mi się, że może być długa. Nie wiem, ile uda... ile, że tak powiem, zajmie nam nagranie całej gry, bo nagrywam wszystko. Każdy odcinek nagrywam. Nie gram nic poza nagraniami, także wszystko, co... What? Aha. Do jakiejś piwnicy. A tam wybaczcie, za jakieś coś tam dzwoni. Czy ja coś tu znajdę między tymi skrzyniami, czy to jest tylko taki labirynt zrobiony, żeby sobie połazić? Chyba tylko, żeby sobie połazić. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это Одноглазый или Гонокор? Артем! Чё за... А там на зону видим гостя. Что, застаем сами? Можешь опустить свое оружие, юноша. Чему не бы? Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятие. Tacy ludzie jak Bourbon chyba rodzą się już z pętlą na szyi. Przez całe życie kroczą po krawędzi, ryzykując wszystkim każdego dnia. I wydaje im się, że mogą tak bez końca. Ale nie da się oszukać śmierci. Jeśli przywykniesz do spacerów z krajem przepaści, pewnego dnia polecisz. Dlaczego ja w ogóle o tym wszystkim mówię? Chcę sam sobie przekonać, że nie jestem winny jego śmierci. Że to musiało nastąpić prędzej czy później, bo sam dokonywał takich, a nie innych wyborów. Nie, tym gadaniem chcę zagłuszyć cichy, irytujący głos w mojej głowie, który uparcie mi wyrzuca, że mogłem coś zrobić. Mogłem jakoś zmienić jego życie. W końcu nie był z niego taki zły człowiek. To nigdy nie jest nasza wina. To otoczenie. I kim w ogóle jest Han, żeby go oszczędzić? Ja pierdzielę, patrzcie, ile tu amunicji wszystkiego. Wracam na przykład do widzenia na tej stacji, przypadam miał reumatyzm. Ale jeśli chcesz podzielić los swojego kolegi, możesz zostać. Jeśli предпочитаешь rozdzielić судьбу swojego товарища, rozumiesz, możesz zostać.
Пойду. Мудрое решение. Окей. Się akurat napiję. Pojawienie się Hana całkiem mnie zaskoczyło, choć przecież w trakcie starcia z bandytami czułem, że pomaga nam ktoś ukryty w cieniach. Han zapewnił mnie, że los Bourbona nie wziął się z mojej własnej... Co? A nie wiązał się z moim własnym. Żałuję jednak, że musiał zginąć. Jaki mamy teraz cel? Właśnie, możemy spalić pająki. Ale tu nic nie ma. Myślałem, że coś tu podniesiemy. Dotrzyj na przekręt wraz z Hanem. Okej, idziemy. Слишком долго. Вот некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Але я его не знаю. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Слушайте. Сосредоточься. Это ужаски. Nie za bardzo, o co w tym chodzi, że są jakieś takie właśnie przerywniki, ale nic nie jest pokazane. Czyli na przykład nie widzimy tutaj, co się wydarzy za chwilę, jakichś wrogów, tylko... Bardziej mi to przypomina, jakby to było coś zbugowane, co nie, ale nie wiem. W stronę, Artyom. Переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. То идем.
Замри и смотри вперед. Ну, видите, раз. Давным-давно духи. Бушевала жестокая битва. Защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. А, окей. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Что он еще модлю? Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Окей. Czyli wiem, że to nawet zmarli zostają na stałe. Raczej ich dusze zostają. Ok, idziemy dalej. Ну и за раз. Сосредоточься. А курва. Przejdziemy dalej. Idziemy. Zapis jest. Dobra. Teraz zadanie mamy. Dotrzyj na przekręt wraz z Hanem. Czyli dalej to samo. Co znowu tym razem? Чувствуешь? Оно приближается. Да?
Это редкий. Замри. Ага. Окей. Мы называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Ja to bym wyłączył latarkę, no ale cóż. Straszna wieś, da. No na samym деле ona nie zleje, no скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Чудовища возвращаются. O, gincie, kurna. Ja pierdzielę. Napiszcie ludzie w komentarzu, jakiej długości chcielibyście odcinki z tej gry. Ponieważ jak widzicie, grając ciężko w ogóle pilnować czasu. No, teraz już jest pół godziny praktycznie. Ja zawsze mogę, wiecie, przerwać wcześniej nagrywanie, tak? To może zróbmy tak, że w tym momencie zakończymy odcinek. A w następnym odcinku wsiądziemy do tej drezyny, zobaczymy, cóż nas czeka po tej przejażdżce. Jak wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję na moim kanale, zajrzyjcie do opisu, zostawcie też dzwoneczek i oceniajcie moje filmy i oglądajcie. Dzięki, trzymajcie się, na razie, no i pa, pa.